Ewie zależy, żeby utrzymywać dobre stosunki zarówno z Helą, jak i z ich ojcem. Jest jej przykro, że przyrodnia siostra się z nim nie dogaduje. Mamy i ukrywał przede mną całe moje życie, że w ogóle istniejesz, no to myślisz, że on w ogóle zasługuje na drugą szansę? A to nie przypadkiem on? Co, czyli nawet w szkole będzie się nie czepiał? Super! Nie machaj mu, zwariowało, co ty w ogóle robisz? To może ja z nim pogadam? Nie, załatwię to sama. Dobra, widzimy się w szkole. Jeśli przyjechałeś tutaj, żeby zrobić mi aferę o cholerną ładowarkę, to proszę, weź ją sobie, ale nigdy więcej się do mnie nie odzywaj, rozumiesz? Bo mam dosyć tego, że ciągle masz do mnie o coś pretensje. Hela, posłuchaj. Nie, mam dosyć słuchania tego, co masz mi do powiedzenia. A tym bardziej nie życzę sobie, żebyś truł mi z byle powodu. A uspokój się, przez cały świat nie kręci się wokół ciebie. Super, tato, dzięki. Tego jeszcze od ciebie nie usłyszałam, wiesz? Przepraszam, no nie o dzięki. To. Nieważne, idź już sobie, bo masz już w to, po co przyjechałeś, więc na co czekasz? Chodzi o to, że ja nie przyjechałem tutaj do ciebie, tylko do twojej siostry. Do Ewy? A niby po co? Bo muszę z nią porozmawiać. No, tego się domyśliłam, ale o czym? A to jest sprawa między mną a Ewą. Aha, czyli macie przede mną tajemnicę, świetnie. Kochanie, żadnych tajemnic, tylko to jest akurat sprawa, która zupełnie ciebie nie dotyczy. Aha, okej. Okay. Ewa wszystko mi powie, nieważne. Dobrze, jak chcesz. A nie widziałaś, gdzie ona poszła? Nie wiem, nie jestem jasnowidzem. Dobra, okej. Okay. Bo cholera, ojciec chce się widzieć z Ewą, to teraz ją też będzie nękał w szkole? Ty jeszcze nie chcę mi powiedzieć, o co chodzi. No po prostu genialnie. No ale spoko. I tak wszystkiego dowiem się od Ewy.